kontynuujemy kampanię. Jest coś, czego wcześniej nie widziałem, czyli jest ten wszechświat został już otwarty. No, jak na razie mój wpływ to 5%. Co tu jest twój dziennik? Nie ma dzienników, ale odkryłem jeden amulet. Amulet malachitowy. 27 listopada 2016 roku. Zamknij dziennik. No i chyba tutaj dalej jadę. Emporia. I tutaj właśnie będę mieć chyba jakieś tornado. Tak to przynajmniej wygląda. Totem. No i oczywiście muszę podbić wyspę. W takim wypadku zaczniemy standardowo od wyrównywania terenu do równego. Co by mój domek się rozrósł. Tak, wyrównamy to ze wszystkich stron. I przede wszystkim na równo teren. Już niewiele tutaj brakuje. Teraz tak, gdzie jest wróg? Wróg jest na północy. W takim wypadku pogońmy stąd gości. Niech się gdzieś tutaj w pobliżu osiedlają. Gdyż on biegnie gdzieś tu. Teren szybko wyrównam. No, ale już powstał. Trzeba wycofać, żeby było równo. No już widzę, wróg się chyba tu zaczyna kierować. Przynajmniej wygląda na to, że takie ma zamiary. Tam puszczamy dwóch chłopków i tutaj dalej równamy. Kolejne miasteczko, czy tam osiedle, jak to nazwać. Szkoda, że tego nie ma pod klawiszami, chyba że może ja jeszcze nie wiem czegoś. Co on się tutaj do mnie szykuje? Tam jeden gość poszedł. A, tu jest jeszcze fragment ekranu, którego nie widziałem i to już jest po prostu ostateczna krawędź. Ciężko jest wyrównać te ostatnie fragmenty. Najpierw zacznę od wyrównywania tego zewnętrznego bloku. A później tutaj wyrównam, no i trzeba też znowu tych ludzików moich obudzić, żeby wychodzili. Ponieważ oni coś sami z siebie, to są dosyć ospali. Już każdy domek obudzony i równamy teren. A skubaniec rzucił mi tutaj jakieś gradobicie. Na szczęście nie jest to dla mnie groźne. Ale widzę, że niestety takie równanie tego dużego terenu bardzo, bardzo dużo kosztuje. Za chwilę i tego się pozbędziemy. Tutaj trzeba troszkę wyrównać, żeby był jakiś po prostu przyczółek do ich dalszego rozwoju. Dalej wypędzamy ich z domków. Tu jest jeszcze cała masa od zasiedlenia terenu. Nie wiem czemu właśnie tutaj się nie chcą osiedlać. Należy jeszcze wspomnieć, że po tej grze bardzo ręka boli, ponieważ to cały czas trzeba jeden kawisz myszki trzymać, mianowicie lewy, tak jak ja teraz wyrównuję. Wykonuję to po prostu trzymając lewy klawisz. Ale moment, skoro wróg się tu rozwija, to ja powinienem też mu uprzyjemnić pracę. Tak jak on? Nie. Co my tu mamy? Mamy jeszcze możliwość wywołania burzy. Jest i ogień. Zniszczył mi troszkę terenu, tak jak on niszczy mnie. No, gościu już mówi do mnie, przygotuj się na bitwę. To znaczy, że pewnie za chwilę kogoś do mnie przyśle. To w takim wypadku ja tu teren dalej szybko sobie wyrównuję, póki jeszcze go tutaj nie ma u mnie. I także tych swoich chłopków trzeba wywołać z domków, co by dalej zajmowali teren. O, widzę, że ci już tutaj się pojawili. To jest jego, to nie będę mu równać. Ale pasowałoby z nim zacząć walczyć. W takim wypadku weźmiemy to, a tutaj sobie wyrównam. Co moje ludziki miały się gdzie osiedlać. A wróg to mnie jak na razie mało interesuje. O, gościu znowu do mnie, przygotuj się na bitwę. Tu jest jego lider, to by oznaczało, że ja powinienem tą wioskę odciąć. No i chyba dostałem łomot. W takim wypadku, gdzie jeszcze mogę kogoś wywołać? Tu są jakieś ludziki. A tu jest trochę zniszczonego terenu. Trzeba szybko zatopić ten tutaj ogień. Może tutaj poczyni jakieś większe szkody. Aj, za wysoko buduje. Więc tak, teraz szybko tutaj wyrównamy. Damy także osiedlanie się gości. Skoro już gdzieś dalej wyszli. No i tutaj pasowałoby też wyrównać teren. Zacznę może od krawędzi. 700 many. Skoro on nie atakuje, to ja powinienem jego szybko atakować. To jak widzę, ma bardzo dużo równego terenu. W takim wypadku tutaj zrzucimy mu coś, co mu to ten teren uszkodzi. Tutaj także pasowałoby wrzucić im bagna. No i puszczamy ich do boju. Ale tutaj znowu jest problem, ponieważ on mi z ogień wywalił. Dobra, zagasiłem, ale ja też muszę pokasować to tutaj. No jest, został skasowany, teren został wyrównany. Czas wywołać ludzików. I idą do boju, bo widzę, że już zaczynam chyba prowadzić, jeśli chodzi o ilość ludności. Jeszcze tutaj gdzieś w oddali są domki. Przygotuj się na bitwę. No już chyba nie jesteś dla mnie groźny, gościu. Ja już mogę wszystko tak jak leci równać. No i to zdobędą co trzeba. Jak zaszynane prusiaki. Widzę, że tu się coś paliło. A jakoś poszło tak chyba nie po jego myśli. Szkoda, że tego ognia nie można kontrolować. Po prostu ładnie można było go czesać. Gdzie oni są? Ja widzę, że już prawie nikogo nie zostało. Prawie nikt nie został, znaczy się. W takim wypadku wyznaczmy tutaj cel, żeby zebrali ten totem. Mam nowego przywódcę. To oznaczało, że Minotaura też mogę wezwać. Bohater utworzony. Tylko pytanie gdzie? Tutaj chyba idzie, coś tu się dymi. No i zdobyłem. Ciekawe jak to działa. Będę mieć jeszcze możliwość sprawdzenia. To jest pewnie magia jakaś ognia. Tornado jakieś. Jak to działa? No jakoś nie widać, że mu tych ludzików porywało. Chyba domki niszczy. Ale jakoś tak dziwnie, bo to przeszło przez ten cały dwór tutaj. No, przełącz mi do ataku. No jednak chyba porywa. Ciekawe czy moich też. I został mu chyba ostatni domek. Zdobyłem. Gdzie jeszcze jest jakaś chałupka? Tutaj skubaniec jeszcze osiedlił. To puśćmy mu tutaj wir, może go akurat zatopi. Czy to mu zniszczy ludzika? Tak nie za bardzo, to chyba raczej teren niszczy. Dzięki temu ta chałupka mu się nie rozrośnie, a tu widzę już cały tumult moich ludzików biegnie. Czyli można powiedzieć, że ta misja została już zakończona. Nie widzę możliwości, bo oni tu przegrali. A ja wyrównam tutaj teren po prostu, by im się lepiej szło. No i ostatni został Eskimos. I to już powinien być skołaniec. Ledwo jeden domek skasowałem, już drugi sobie założył. Trzeci. Czwarty. Co tam moje ludziki się opierniczają w walce? No, rozwaliliby go i byłby koniec. No tutaj został. Skasujemy możliwość postawienia przez niego domku. Najlepiej go utopił. Coś mi się wydaje, że to nie wypali. A może? No jest. Ostatni gościu utopiony. I misja zakończona. No to akurat była prosta misja. Ważne jest to, jak po prostu na początku szybko się człowiek rozbuduje i zacznie równać sobie teren. 7 minut tylko. Emporia. Droga poprzez... droga. Rzeka biegnie poprzez. Taki tytuł. No i widać, ja jestem tutaj, wróg jest na dole. Zobaczymy. No i tutaj muszę wyspę całą przejąć. Wyrównajmy to szybko. Tutaj podnieśmy do równego terenu. Jak zacznę równać, to on na tym skorzysta, więc w takim wypadku skasujmy to, by po prostu nie mógł do mnie dojść. ...62 many, to trochę mało. Ja muszę swojego gościa wypuścić, żeby szybko mi tutaj zasiedlali teren. No, dużo terenu do zasiedlenia. Niestety oni idą gdzie indziej, niż ja bym chciał. Idą w jego kierunku. A tego wolałbym uniknąć. Nasz nowego przywódcę. Ile tego domku jego jest? No, trochę on już ma. 300 many musiał mieć, żeby go zaatakować. To trochę mało. W takim wypadku jak najszybciej się osiedlajmy. Trzeba tych ludzików gonić. Czemu oni idą w jego kierunku, jak tutaj mają całą masę terenu równego? Pauzę dałem. Odpauzuj. Proszę, tutaj macie całe połacie terenu. Teraz pasowałoby tych swoich pogonić. Już widzę, u niego jakiś wojownik biega. A ja nadal mam trochę za mało tej many. 300. No, aż 500 to tornado. No i gościu mnie atakuje. Widać, że na zakładanie domku powinien dać oni to. I oni mi się szybko osiedlają. Gonimy ich dalej. Niech biegną. Tutaj właściwie mogę wyrównać, żeby ten domek większy powstał. No i powstał. Ciekawe, czyj ma pierwszeństwo. Czy jego, czy mój, jak się rozbudowują. Wygląda tak, jak to było na równo. To tak. Szybko aktywujemy te wszystkie domki. Teraz jest po prostu walka o terytorium. I to można powiedzieć, że zażarta walka. Już mam 300, więc mogę mu tutaj... bagno jakieś zarzucić na teren. U Irpula zarzucimy, co mu się teren niszczył. A ja sobie dalej będę równać. No i mam tego terenu trochę. Pasowałoby jeszcze znowu gościa wywołać. To jest tak dosyć równo. Widzę, że oni już zaczynają walczyć. Tu idzie wróg. Szybko wywołajmy gości, żeby zajęli nowe tereny. Za chwilę trzeba będzie walczyć. Na szczęście poległ jego przeciwnik. Znaczy przeciwnik poległ. To teraz tak, gdzie tu teraz szybko zabudować? Tutaj wyrównajmy, żeby oni przeszli tego nowego terenu. Może akurat się tam skierują. Jest naprawdę dużo miejsc, gdzieś można osiedlić. A ja już mam 400. To oznacza, że mogę właściwie Minotaura rzucić do walki. A tutaj pasowałoby też równać. Tylko najpierw te ludziki niech się stąd powynoszą. To ja teraz szybko daję równanie i tutaj... Oj, Minotaur tam zawalczył, widzę ostro. Tutaj wyrównajmy. Skoro mam tego Minotaura, to znaczy, że mam tego lidera. Jeszcze nie łapię, kiedy lider powstaje. Tu jest trochę terenów, więc wyrównajmy teren. Skoro tyle terenu już po prostu tutaj wyrównałem, to pasowałoby teraz wywołać ludziki, by się tam osiedlały. Jeśli chodzi o ludność, to króluje. W takim wypadku przełączmy się na tryb wojenny. Będzie szybko można go... rozwalić, ponieważ ja w tej chwili wygrywam. Kolejny Minotaur. A, najpierw potrzebuję jak mu tam, lidera. Tylko że to oznaczałoby wtedy, że ten lider gdzieś zginął. To uwalnijmy. To go troszkę rozwali. Ale tak na szybko równamy teren. Ale widzę, że on też nie pozostaje dłużny. I to naprawdę nieźle pociągnął. Ale my już to szybko wyrównamy. Będzie spokój. I tu, ale to ja byłem tutaj. Podkład skasujmy to. No jest. W międzyczasie po prostu oni poszli i złapali wroga. Szybkie misje są, także każdego dnia można kilka pociągnąć. 4 minuty tylko. Tylko zapewne za chwilę zaczną się jakieś trudniejsze. Zjednoczenie bohaterów. Co to znaczy? Tu jest jakiś bohater, chyba mój, tak? Jak mu było? Minotaur, o. Tutaj wyrównujemy. Także muszę wyspę przejąć we swoje władanie. Ponieważ to jest początek, to najpierw trzeba po prostu zadbać o to, żeby sensownie tą manę wykorzystać. Jest, zbudowałem większy domek. W takim wypadku szybko dajemy osiedlanie się. Tutaj wyrównajmy. Kolejny domek powstał w takim wypadku. Także trzeba szybko to rozbudować. Co mógł powstać większy, powstał. Teraz tak, ja na północ mogę bez problemu się odciągać, ponieważ na północy jest pusty teren. Teraz tak, szybko wywołujemy gości z domków. Tutaj równamy. Czemu nie chcą iść tam, gdzie po prostu ja wyrównałem, tylko zawsze pchają się w kierunku wroga. Tu widzę, wróg już coś zaczyna budować. Czy coś, w rozumieniu ląd. Pamiętam, że jeszcze gdy grałem w Polusa, to robiłem taki manewr, żeby ich wywołać z domków, by po prostu dwa budynki ruszyć. Gdzieś tam tutaj w środku najpierw kasowałem, później budowałem teren. Żeby domki się po prostu pomniejszały, wtedy do ludziki same wskakiwały. Ciekawe, czy tu jest tak samo. No gościu już mówi, że mi się poddał, ale na razie jedziemy w łeb, jeśli chodzi o ilość ludności. Czyli już tu bagna zarzucił. To znaczy, że te bagna muszę skasować, żeby moje ludziki nie ginęły. Ale odpłacimy mu pięknym za nadobne. Tutaj wyrównamy teren. Tam już jest wyrównany. Tutaj też trzeba dociągnąć dalej. Pasowałoby troszkę wybudować pod kolejne osady. I przy okazji, skoro jeszcze nie ma wojny, to wypędzimy ludzików, co by zasiedlali nowe tereny. Wszystkich wyklikałem, wszystkich. To szybko równamy. Dzięki temu po prostu szybko zdobywam nowe pola i coraz większe te swoje dworki. I poprzez to tym samym prowadzenie. To już wszystko jest wyrównane, to teraz znowu ludzików. Ile już mam? 500. To zaraz będę mógł Minotaura stworzyć. Ależ teraz ich wywaliłem. To niestety nie za bardzo terenu mam, gdzie mogę ich wepchać. Ale to zaraz postaram się szybko naprawić. Już zaczynam gościa przeganiać, jeśli chodzi o ilość ludności, ale by nie było mu za łatwo, to i my mu sprawimy niespodziankę. Bagna. Minotaur. Potrzebuję najpierw lidera. Skąd tych liderów brać? Rzućmy to. Zobaczmy, jak działa tornado. A widzę, że to domy potrafi niszczyć. A my tu dalej kasujemy. Znaczy nie kasujemy. Tak naprawdę to jest tylko wypędzenie ludzika z domu. I zasiedlają nowe terytoria. Kupę wypstrykałem, koterenu im pewnie brakuje. To już jest kraniec z ekranu. Dalej nie pojadę. W tym wypadku równajmy to. Tu i tam widzę jeszcze na północnym wschodzie jest teren. Tutaj jest jakaś mała strefa. Widzę, że gościu też pociągnął jakimś kataklizmem. I to już jest koniec ekranu. W takim wypadku tutaj wyrównam do jednego. A widzę, że tam ogień się przemieszcza, ale już zostawię go w spokoju. A właściwie czemu mam mi niszczyć? Zagasiłem. To tak, tutaj robimy taki rozpierniczkę. Widzę, że już ludzika zaczynam topić. Więc szybko to wyrównam. A teraz równamy teren. I już jest spokój. Jestem ewidentnie do przodu, jeśli chodzi o ludność. Więc atak. A jednocześnie po prostu wyrównamy ten teren. To są po prostu resztki terenu, które pozostały do zrównania. I właściwie można powiedzieć, że już jest po wrogu. Nawet nie korzystając z tej, że tak powiem, magii. Już jest wyrównane. To są moje ludziki. Więc wyrównajmy teren. No już właściwie nie ma sensu się bawić dalej w wyrównanie terenu, ale tu jest totem. Więc totem pasowałoby zdobyć. Dam tutaj kierunek. Ale widzę, że oni po prostu tutaj aktywnie walczą. To ja ich tutaj jeszcze naślę trochę. Znaczy oni już chyba sami powstają. Gdy chorągiewka dojedzie do góry, wtedy powstaje nowy ludzik. Ale tu już widać, po prostu są tylko niedobitki tych gości. To tak, niech idą tam, gdzie ja chciałem. A już dochodzi. Zebrany Boreas. Czyli to jest ktoś inny. A, bo tutaj był ten, a tu jest jakiś Boreas. Powstał Boreas. Co robi Boreas? Rzuca jakimiś zielonymi kulkami. Taki z fruwającą grzywką. O, widzę, że on jest dobry, bo po prostu raz strzeli po chałupce. No to zrobi im jesień z tyłka. O, ale zginął. Ale 3 domki poszły w niebyt. A, już chciałem przełączyć na tryb bitwy, ale wszystko zostało rozwalone. Kolejna misja. No po prostu trzepie te wysepki jak torpeda. 63 bitwy, no i tutaj będzie czuć lewy klawisz myszki. Wytworzone 1233 lądu.